Wytwórnia mas bitumicznych przy Bakała Rzepskiej powstała w 2003 roku, poinformował nas Paweł Blady, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Od tamtej pory okoliczni mieszkańcy zmagają się z pyłem, kurzem i hałasem. Teraz wyszło na jaw, że wytwórnia jest samowolą budowlaną. Jak to możliwe, że przez 18 lat nikt tego nie zauważył? Łatwo jest namierzyć samowolę, która podczas kontroli budowy, która jest w trakcie realizacji, tak? Dużo trudniej jest w sytuacji, gdy po prostu taka samowola budowana powstała kilkanaście bądź kilkadziesiąt lat temu. Ja mogę powiedzieć, że no, jestem powiatowym inspektorem od 2013 roku i jak tutaj sięgam pamięcią, to nie przypominam sobie sytuacji, aby do naszego organu wpłynęła jakakolwiek choćby jedna skarga mieszkańca, która by kwestionowała legalność wybudowania czy też użytkowania tego obiektu. Zdaniem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego inwestor, czyli właściciel obiektu, kompletnie zignorował obowiązujące w czasie realizacji inwestycji procedury wynikające z przepisów prawa budowlanego. W mojej ocenie ta inwestycja wymagała pozwolenia na budowę w tamtym czasookresie, jak i w tym czasookresie obecnym. Według opinii powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dalsze istnienie i funkcjonowanie tego obiektu zależy od jego właściciela. Prawo w tej kwestii jest jednoznaczne. Zawsze w przypadku stwierdzenia samowoli budowlanej organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wszczęcia stosownego postępowania. I teraz tak, w pierwszej kolejności przepis prawa daje inwestorowi możliwość wyboru, czy decyduje się na legalizację, oczywiście po spełnieniu określonych warunków, czy też rezygnuje. I teraz tak, zalegalizowanie samowoli budowlanej uzależnione jest od przedłożenia przez inwestora kompletu określonych w przepisach prawa budowlanego dokumentów, jak również uiszczeniu opłaty legalizacyjnej. Wysokość opłaty legalizacyjnej ustalana jest w oparciu o złożoną dokumentację i zasady naliczania tejże wartości zawarte w przepisach budowlanych. To jest przedział od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.